Pan, w sporcie i w biznesie najważniejszą rzeczą jest umiejętność przegrywania. My przegrywamy ciągle. Ciągle zdarzają się sytuacje, które nie rozwiązujemy, tak jakbyśmy chcieli. Przegrywamy na małą skalę, na średnią i na dużą. Trzeba umieć przegrywać. Ja miałem mnóstwo przegranych, tak? Nie ma, nie ma wstydu. Na wywiad w dobrym stylu zaprasza Lancerto. Take and go. Twój sklep przyszłości. A co według Pana, bo już właśnie powiedzieliśmy o, tym, o, o tych brakach i potrzebach, ale co najbardziej polscy przedsiębiorcy właśnie potrzebowaliby, aby się rozwijać, ale też nie tylko w, na arenie polskiej, ale też międzynarodowej? No i bardzo no, fundamentalnie to, czego myśmy potrzebowali, to potrzebowaliśmy czasu. Mhm. Potrzebowaliśmy czasu, żeby doprowadzić biznesy do takiego poziomu rozwoju, który umożliwia, umożliwia ich konsolidację i, i, i rozwój transgraniczny. Po prostu potrzebowaliśmy czasu. I tego czasu nie mieliśmy, bo, bo praktycznie od roku 90 byliśmy wystawieni na międzynarodową konkurencję. My nie mieliśmy czasu na, na, na rozwój naszego biznesu, tak jak Francuzi czy Niemcy, no bo po prostu żyliśmy w innym ustroju. Mhm. Więc w związku z tym, nie wiem, nie ma sklepów nie ma sklepów Media Markt pod Paryżem, ani nie ma sklepów Carrefour w Berlinie, prawda? A u nas są jedne i drugie. Więc my nie mieliśmy po prostu tych szans. Wiele sytuacji biznesowych straciliśmy ze względu na czas. Nie mieliśmy czasu na pierwotną akumulację kapitału, na nauczenie się biznesu, na rozwinięcie, na wygranie, na wygranie krajowego rynku. Tylko od razu walczyliśmy z przedsiębiorcami, którzy przychodzili tutaj z bardzo dużym kapitałem, zdobywając rynek, bardzo często angażując kapitał i będą zdecydowani czyli te firmy były zdecydowane tracić tutaj pieniądze po to, żeby zdobyć rynek. A my nie mogliśmy tracić pieniędzy, my musieliśmy co miesiąc płacić odsetki od kredytu, obsługiwać ten kredyt, co miesiąc mieć wynik, bo, bo jeżeli go nie mamy, to nie mamy finansowania. Nie jesteśmy też w Ameryce. Nikt nam po prostu nie da pieniędzy, nikt nam nie da pieniędzy w taki sposób. To jest pierwsza rzecz, tak? Pier, to, jest, to jest pierwsza rzecz. A, a druga rzecz, czego potrzebują polscy przedsiębiorcy, to jest, myślę, że polscy przedsiębiorcy na przestrzeni ostatnich 30 lat potrzebują po prostu równych warunków. Nasze państwo permanentnie, i to nie jest kwestia jakiegoś rządu, tylko stale preferuje inwestorów z zagranicy versus polskich inwestorów. To dotyczy każdej dziedziny działalności. Jak się pan zastanowi, to nie ma dzisiaj praktycznie żadnej dużej firmy budowlanej w Polsce. Przecież takie usługi jak budowlane, to jest to naprawdę, naprawdę domena lokalna. Kiedyś kielce słynęły z tego i całe święty. Nie ma żadnej polskiej firmy. Politycy wszystkich partii po kolei wykańczali ten biznes. Zawsze jest lepiej, żeby wygrał, żeby wygrał przetarg Buick, niż żeby wygrał przetarg Mitex, prawda? Fajniej jest pojechać do trzygwiazdkowego hotelu pod Paryżem, niż po prostu. E, no, zwłaszcza, że na to się nakładają. Dziennikarze, na to się nakładają prokuratorzy i wszyscy inni. To zawsze jest nakierunkowane na polskie firmy i na polskich przedsiębiorców. Nie ma dzisiaj praktycznie żadnej firmy, jak ja sprzedałem Mitex i de facto Exbud, to skończył się ten, skończył się ten okres. Nie ma praktycznie żadnej firmy dzisiaj w nieruchomościach. Mieliśmy permanentnie gorszą pozycję podatkową w stosunku do zagranicznych inwestorów gorszą pozycję finansową w stosunku do zagranicznych inwestorów, czyli gorszy, yy, znaczy może nie gorszy, ale droższy kapitał, do którego mieliśmy dostęp, droższe struktury, do, mieli, do których mieliśmy dostęp. Koniec. Nie macie żadnych polskich firm w nieruchomościach. Znowu bardzo lokalny biznes. Polskie firmy są tylko i wyłącznie w obszarze budowy mieszkań, ale też już są wypierane przez firmy zagraniczne. No więc, więc jakby nawet takie lokalne biznesy, takie lokalne biznesy przypadają i mimo Mimo zapowiedzi kolejnych rządów czy kolejnych polityków, to potem praktyka jest dokładnie. Praktyka jest dokładnie od, odwrotna. Czy jest w takim razie coś. Jak można by to według pana zmienić? No bo rozumiem, że rząd powinien o, oczywiście pozwalać i y, y, y wręcz dawać ulgi, jakieś tworzyć. Y... Ale nie, no, polscy przemiocy nie potrzebują ulg. To nie jest kwestia ulg. przedsiębiorcy potrze potrzebują tylko tych samych warunków. Jeżeli w, w wielu transakcjach. Występują różnego rodzaju przewagi, które wynikają z lokalizacji. Czy z tego, czy ja prowadzę tę transakcję z Luksemburga, czy prowadzę ją z Holandii, czy prowadzę ją z Kielc. I sama ta różnica powoduje, że jestem nieatrakcyjny w tej transakcji. Po, po prostu. Tak jest. I my nie, potrzebujemy, my nie potrzebujemy żadnych przewag, ulg, dotacji, niczego takiego. Potrzebujemy po prostu normalnych. To się nazywa one level playing field tego samego boiska. Myślenia o tym w kategoriach takich, Wie pan, no, jakby nie chciałbym, do, żeby, żeby pan, czy, czy ci, co nas będą oglądali, zrozumieli, że mamy znowu też tak tragicznie, bo to, to też nie jest prawda. To też nie jest prawda. No, ale niestety, polskich dużych firm jest po prostu za mało. Jest ich po prostu za mało. Taki jest jakby efekt końcowy tych 30 lat. Jest ich za mało. Mamy za mało bogactwa w Polsce. To jest wbrew temu, co, 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 co piszą dziennikarze i, i o czym mówią politycy. Jest dokładnie odwrotnie. Czyli ten współczynnik koncentracji bogactwa w Polsce jest jednym z najniższych w Europie. Czechy mają pięciokrotnie bardziej skoncentrowane bogactwo niż my. Tyle, tyle, o tyle mniejszy kraj, prawda? My, my nie, nie mamy, po prostu nie zakumulowaliśmy wystarczająco kapitału jako, jako, jako społeczeństwo. I konsekwencje tego będą w przyszłości, tak? Będą w przyszłości dlatego, że, że wiele decyzji gospodarczych w przyszłości będzie podejmowanych nie tutaj, jak mówimy o patriotyzmie, tylko gdzieś. Gdzieś ludzie będą decydowali o różnych sprawach. My nie mamy też takiego genu współpracy. Strasznie nam tego brakuje, genu współpracy. Ci Francuzi kupują tutaj Citroeny albo Peugeoty, wybierają francuskie firmy do podwykonania i tak dalej i tak dalej. my po prostu tego nie mamy nie mamy gdzieś nam brakuje tego genu współpracy myślę pan że przez tyle lat się udało wiele rzeczy zrobić to jest szansa bo jakby, jakby cały czas mam nadzieję że jednak wypracujemy ten poziom powiedzmy europejski i jednak zaczniemy się rozwijać proszę pana Syntos jest trzecią największą firmą jeżeli chodzi o sprzedaż kauczuków na świecie jest jest pierwszą największą firmą w Europie, jeżeli chodzi o tworzywa styrenowe. No to myślę, że to jest wystarczająco dobry sukces. Barlinek jest największym na świecie producentem swojej kategorii, czyli deski trójwarstwowej. To jest największy na świecie producent. Cersanit jest trzecim w Europie producentem wyposażenia łazienki, drugim producentem, a może nawet i pierwszym, nie drugim pomarańcowym producentem płytki i trzecim producentem ceramiki. Wydaje mi się, że to niezła pozycja, prawda? Jesteśmy dumni naprawdę z sukcesów. Akurat nie ma, nie ma co narzekać. No, na pewno nie. Wie pan, jeszcze y, słyszymy o Pana właśnie firmach i o wszystkich sukcesach, ale czy miał Pan też porażki, jak to się mówi, i czy y, mógłby Pan się podzielić jakąś lekcją, którą na przykład no, udało się Panu nauczyć wyciągnąć z jakiejś porażki, bądź coś, co mógłby Pan podzielić się z widzami? Wie pan, w sporcie i w biznesie najważniejszą rzeczą jest umiejętność przegrywania. My przegrywamy ciągle. Ciągle zdarzają się sytuacje, które nie rozwiązujemy. Jakbyśmy chcieli, przegrywamy na małą skalę, na średnią i na dużą. Trzeba umieć przegrywać. Ja miałem mnóstwo przegranych, tak? Nie ma, nie ma wstydu. <śmiech> <śmiech> Największa moja porażka to, to po udanym... Yy, miałem lokalną gazetę, która się nazywała Echo Dnia. Kupiłem ją za nie wiem, 35 tysięcy złotych, no za nic prawie. Udało mi się. Udało mi się z tą gazetą zacząć wygrywać, z popołudniówki zrobiliśmy gazetę poranną, wtedy jeszcze były konkursy. Gazeta była naprawdę bardzo dobra, miałem dobry zespół, bardzo dobrych redaktorów naczelnych. Doprowadziliśmy do sytuacji takiej, w której druga gazeta lokalna, która tutaj była, de facto zaczęła przegrywać. Zupełnie niepotrzebnie przejąłem tą drugą gazetę, czyli kupiłem od exbudu słowo ludu. A, no i wydawało mi się, że mam wiedzę o tym, jak zarządzać lokalnymi gazetami. Sprzedałem te dwie gazety notabene do, do Orkli za, za, bardzo dobre, za bardzo dobre pieniądze, w ostatnim momencie, kiedy gazety jeszcze miały dobre wyceny. Ale kupiłem Życie Warszawę. Wydawało mi się, że ponieważ mam know-how lokalny, wiem jak robić lokalną gazetę, to po prostu na większą skalę zrobię taką samą gazetę lokalną w Warszawie, czy Życie Warszawę. Nie, nie zrozumiałem uwarunkowań rynkowych. Nie zrozumiałem po pierwsze podstawowej różnicy. Czyli takiej, że dla każdego Warszawiaka, każda gazeta wydawana w Warszawie jest gazetą lokalną. Czyli Warszawiak uważa, że Gazeta Wyborcza to jest de facto gazeta lokalna wydawana w Warszawie, Życie Warszawy to jest gazeta lokalna, Superekspres jest gazetą lokalną. Każda gazeta wydawana ma charakter lokalny z punktu widzenia Warszawiaka. Myśmy wygrywali tutaj, wygrywali, ale myśmy nie konkurowali z gazetami ogólnopolskimi bo myśmy mieli zawsze bardzo duży komponent informacji lokalnych i to była nasza przewaga lokalna, bo byliśmy w Kielcach, w Staszowie, w Końskich, w Skarżysku I, i, i zajmowaliśmy się sprawami ludzi na bardzo, na bardzo takim, powiedziałbym, bliskim do nich poziomie. W Warszawie to nie zadziałało. 80 milionów straty. No to, to taka jest moja historia, powiedziałbym porażkowa główna, ale nie jedyna. Prawie kończąc, chciałem jeszcze na koniec zapytać, skąd czerpie Pan motywację i jak utrzymać długofalową motywację do działań? Wiele osób z nas zaczyna coś i po prostu nie wiedzą, już chciałoby mieć te efekty i czy jest jakiś sposób, jak można to utrzymać? No, no wie Pan, no to są chyba cechy, Ja lubię pracować, znaczy lubię to, co robię. Tak? E, Lubiłem jeździć w rajdach, bardzo mi tego brakuje. E, lubię pracę, więc ja, ja nie przychodzę w rano do pracy za karę. Więc po prostu lubię to, co robię, i, i, i yy, jak mam na nasze 10 przykazań, tak, no to pan zobaczy, na czym ta filozofia yy, polega. A, czy na koniec jest jeszcze jakaś książka, którą poleciłby pan naszym widzom? Czy ma Pan coś ulubionego? Nie pan co w dobie, no, to jest dobre, to, jest do, to jest dobre, do, dobre pytanie. Teraz czytam książkę, nie znam, nie pamiętam autora, o, o... Potencjalnym konflikcie, czy, czy Chiny i Stany Zjednoczone są na kursie, na kursie e, z, zbieżnym, tak, czy, 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 czy dojdzie do konfliktu de facto, handlowego, a może wojennego pomiędzy Stanami a Stanami a Chinami? Taka beletrystyka na na przyszłość. Ech, na koniec, czy jest coś, co chciałby Pan przekazać naszym widzom? No to po prostu dużo energii. Dużo entuzjazmu, kreatywności, szukania swoich szans, nie poddawania, się, nie poddawania się porażkom małym, dużym, średnim, po prostu walki o, walki o swoje życie. Tego bym wszystkim, tego bym wszystkim życzył. No I życzyłbym tego, żeby ta walka jednak była owocna, czyli żeby, żeby osiągała jak najwięcej sukcesów. Czym będzie więcej ludzi bogatych, którzy odniosą sukces w Polsce, tym będziemy żyli lepiej w lepszych warunkach, na lepszym poziomie, bezpieczniej, więc sukces każdego kolejnego przedsiębiorcy polskiego to jest de facto nasz sukces. Więc po prostu życzę wszystkim sukcesu, wasz sukces będzie naszym sukcesem i tyle. Dziękujemy bardzo, gościem był Pan Proszę. Michał Sław. Dziękuję Panu.